okazja. Pięknie tutaj. Witam Państwa tutaj w Lubaniu. Gorąco przywitam Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana doktora Kazimierza Plockę. Pan Minister powie nam dzisiaj o sprawach bardzo istotnych, które też Państwa dotykają. Natomiast są z nami również przedstawiciele hodowców, związków hodowców bydła mięsnego. Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich przedstawicieli, wszystkich członków na czele z członkami zarządu, panem Wojciechem Etmańskim i panem Bałachowskim. Witamy serdecznie, cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie, żeby w takim trybie bardzo szybkim spotkać się. Chciałbym skoncentrować się na kwestiach, które wynikać będą z rządowego programu pomocy dla tych gospodarstw rolnych, które w wyniku zjawiska suszy ponieśli straty. A więc trzeba patrzeć na ten cały problem z punktu widzenia interesów państwa, a także budżetu. Wiadomo jest sprawa, że w czasie obowiązywania tego stanu to wszystkie służby realizują zadania wynikające z ustawy. Oczywiście na ten cel trzeba także w sposób bardzo szybki wydzielić określone pieniądze budżetu państwa. I z tych powodów Rada Ministrów nie zdecydowała się na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Natomiast Rada Ministrów podjęła decyzję w ubiegłym tygodniu wstępną, kierunkową, że przyjmujemy rządowy program pomocy, który będzie adresowany dla rolników. Chcemy, żeby komisje szacujące szkody w gospodarstwach do końca września pracowały i przygotowały stosowne dokumenty dla ministra. Na Pomorzu takich komisji zostało powołanych 9. To dla porządku. Jeszcze wiem, że dwie komisje być może są projektowane, to jest Łęczyce gmina i Pruszcz Gdański, ale na dzisiaj to jest formalnie 9, być może te pozostałe zostaną powołane w najbliższym czasie przez wojewodę. Na program zaplanowano 450 milionów złotych, plus do tego jeszcze jest 17 milionów złotych na wyrównanie dopłat do materiału siewnego i ponad 21 milionów złotych na pomoc finansową dla producentów truskawki, przepraszam, porzeczki czarnej. Dla tych, którzy mają sady owocowe bądź krzewy owocowe, wartość pomocy finansowej jest 800 zł do 1 hektara. Warunek jest posiadanie co najmniej jednej polisy ubezpieczeniowej. Natomiast w przypadku pozostałych upraw pomoc jest na poziomie 400 zł. Warunek jest posiadanie co najmniej jednej polisy ubezpieczeniowej. Mamy 3 firmy ubezpieczeniowe, które realizują te zadania i tutaj na tym odcinku jeszcze mamy bardzo wiele do zrobienia, choć sporo rzeczy zostało już wdrożonych, aczkolwiek niedosyt jest duży, ponieważ z budżetu państwa dopłacamy 50% składki na ubezpieczenie. Jest to rocznie około 200 milionów złotych, a to ciągle za mało. I te 200 milionów to jest połowa składki, jak dobrze wiemy. Drugą połowę to oczywiście to są pieniądze samych zainteresowanych rolników. Będą informować o szczegółach. To tyle z mojej strony. Dzisiejsze spotkanie to element dzisiejszego wyjazdowego posiedzenia rządu. Przy okazji posiedzenia rządu zawsze odbywają się takie spotkania resortowe i to spotkanie właśnie miało taki charakter, a więc było to spotkanie resortu rolnictwa i rozwoju wsi z służbami doradczymi, z przedstawicielami związków rolniczych, z rolnikami, które miało wyczerpać temat suszy tutaj na Pomorzu, ale również i przede wszystkim pokazać te instrumenty, które już w najbliższym czasie przygotował rząd w celu pomocy rolnikom, którzy zostali dotknięci suszą.
rolnicy niektórzy zgłaszają się bezpośrednio, ale ci, którzy są zorientowani, doskonale wiedzą, że aby móc powołać komisję klęskową, komisję suszową, muszą się zwrócić do władz samorządowych, do wójta lub burmistrza, aby ten wystąpił z wnioskiem do wojewody o powołanie komisji klęskowej, komisji suszowej w tym przypadku. Dopiero wojewoda decyzją administracyjną powołuje komisję. Takich komisji na dzień dzisiejszy w województwie pomorskim mamy 9. I w skład tych komisji klęskowych, komisji suszowych wchodzą doradcy i specjaliści Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ośrodek nie ma środków na pomoc rolnikom. To są instrumenty zastrzeżone dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie tylko donator środków jest tutaj w tym całym łańcuchu bardzo istotny i tym ważnym organem. Bardzo duża rola dla doradców i specjalistów Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, bo aby wystąpić o ewentualne odszkodowania, będzie trzeba przygotować wniosek, spełnić określone kryteria i tutaj nasi pracownicy, doradcy specjaliści Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego będą świadczyć pomoc w tym zakresie. Panie ministrze, jeden z rolników mówi, dlaczego gmina nie ogłasza suszy, skoro już teraz te niektóre pałacie na polach robiły się przesuszone. No i do dziwo akurat na drugi dzień napadało, solidnie napadało i żeśmy nie skorzystali z suszy. Teraz nie mam, ja mam 17 hektarów ogrodzone i bydło, miał pan wizytować dzisiaj moje gospodarstwo, żałuję, z tym czekaliśmy, że pan nas odwiedzie, ale ma pan obowiązki o 12 inne. I nie mamy praktycznie już co paść na tych pastwiskach i idziemy do rezerwy, bo mamy rezerwy, kiszonki. Jak pan minister powiedział, 25% będą mniejsze dochody na drugi rok, a my jak teraz weźmiemy tą rezerwę, nie wiadomo jaki rok będzie, jak założymy, bo ta susza faktycznie teraz daje nam we znaki i czy będzie też, tu nie widzę, żeby ktoś z naszego powiatu, jakaś gmina ogłosiła suszę. Czy my skorzystamy, jeżeli unijne pieniążki przyjdą na bydło mleczne, bo głównie mleczne i to mięsne, będą też teraz pokrzywdzeni i co z tym zrobić? Dziękuję. Klasyfikator ziemi od nowa została sklasyfikowana moja ziemia. Tam, gdzie były lepsze, trochę są lepsze gleby były, to plon był, ale już na piaskach praktycznie to była strata praktycznie. No, wszystko zostało wypalone. Ja na przykład liczyłem na pszenicę. W tym roku dbałem o nią gdzieś tak, mówię, 6-7 ton. Ja nawet rozmawiałem, a się okazało, że poniżej 4 dostałem. Ogólnie na pewno są straty. Generalnie może być to w granicach zbożach, może 20%. Co dziwne, na przykład nie ma w ogóle z gminy Lipnica jakiegoś pędu na powołanie komisji. Są parę zapytań z gmin z Tuchomie, Bytów, Studzienice, Bytów. Ale to one się praktycznie pojawiły po tych informacjach w prasie o tej pomocy rządowej i dlaczego nie powołaliśmy tutaj są. Dlatego w tej chwili nie wiem, jaki będzie los dalej, czy gminy powołają komisję, czy nie. Nie ode mnie zależy, my jesteśmy dyspozycyjni, możemy. Na pewno są straty w tych, co się mówi, kukurydza i te wszystkie te na pasza, na użytkach zielonych, to oczywiście to się potwierdza, co z przedmówcami, to też. Na są straty spore. Porównując do roku ubiegłego, kiedy były plony rekordowe, to rzeczywiście w tym roku jest spadek planowania, ale patrząc z kolei na skalę wielolecia, to można powiedzieć, że zarówno zboża oziemia, jak i zboża jare średnio utrzymują się średnio z wielolecia, więc nie ma żadnych jakichś takich zgłoszeń o drastycznych spadkach planowania w zbóż i też nie ma powołań w tym zakresie żadnej komisji. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to również, tak jak rozmawiamy z rolnikami, to straty zgłosił na przykład jeden rolnik, który uprawia ziemniaki skrobiowe w ramach kontraktacji i tam on kontraktuje konkretny plon i rzeczywiście może mieć problemy z wywiązania się z tej kontraktacji. Natomiast my szacujemy, że plony ziemniaków również będą w naszej gminie utrzymane na poziomie średnim, czyli rzędu 18-19 ton z hektara. Duża różnica jest w kukurydzy. Tak jak obserwuję, to całkiem inna kukurydza w tych gospodarstwach jak jest tam, gdzie ten opad był, w porównaniu z tam, gdzie nic nie było. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to też sądzę, taki spadek plonu znacznie jest, chociaż nie ma dużych powierzchni u nas. No i pastwiska i użytki zielone są słabe.
Problemem jest, są w tej chwili wszystkie uprawki pożniwne. Problemem jest siew poplonów, bo w tej chwili wjechać w pole, no to tak talerzówką, jakbyśmy zrobili 5 hektarów, to podejrzewam, że talerze by trzeba kupić nowe. Więc te koszty idą strasznie w górę w tej chwili. Niektórzy rolnicy coś tam próbują robić. No my w tej chwili jeszcze czekamy, dlatego że mówię, no te koszty pójdą paliwa i zużytych lemieszy, bron, zębów w kultywatorach na tyle dużo, że no tylko składnica maszyn ewentualnie się będzie cieszyć, bo oni będą mieli większy obrót. No będziemy też również nasze kukurydze, których mamy 58 odmian, będziemy określali ten plon, ale ta kukurydza jest w tym roku posiana na takiej w miarę dobrej ziemi, więc w związku z tym plon masy na pewno będzie, ale jeżeli chodzi o kolby, no to dopiero zobaczymy, ona jeszcze miałaby czas porosnąć, jakby spadł deszcz. No, miejscami w ubiegłym tygodniu te deszcze były, u nas one ominęły. Naprawdę pełne straty będzie można oszacować właśnie w chwili zbioru. To dopiero będzie wiadomo. Z mojego doświadczenia, a zajmuję się tym od 25 lat, wiem, że w ciągu jednego miesiąca, czyli do końca września, jabłko nie jest w stanie osiągnąć średnicy 6,5 cm z 4,5. Prawda? Czy tam z 4 po prostu, więc straty na pewno będą, ale trudno powiedzieć jakie. Zjawisko suszy nie jest tak mocne na terenie województwa pomorskiego jak w innych regionach, z uwagi na oddziaływanie klimatu morskiego na nasz region. W związku z tym klimatyczny bilans wodny jest bardziej korzystny niż na terenie Lubelszczyzny czy Wielkiej Polski bądź województwa łódzkiego. Warto o tym pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o pomoc, którą kierujemy do rolników w ramach dotacji z budżetu państwa, ona jest na poziomie około 450 milionów złotych i będzie rozdysponowana pośród tych rolników, którzy po pierwsze mają udokumentowane straty. Procedura jest opisana w dokumentach wynikających z przepisów zarówno unijnych, jak i krajowych. Warto o tym pamiętać. To są pieniądze publiczne, które musimy rozdysponować, a one wymagają też szczególnej staranności, więc muszą być wydatkowane wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba i konieczność i trzeba spełnić kryteria, które wynikają z tychże przepisów. A kiedy fizycznie ci rolnicy otrzymają tę pomoc? Więc założyliśmy w rządowym programie, że wnioski czy raporty dotyczące szacowania szkód będą przygotowane do końca września tego roku. Natomiast pomoc chcemy wypłacać od 10 października 2015 roku. Do tej pory na Pomorzu 9 komisji, a jak pan słyszał, problem dopiero się pogłębia na Pomorzu. Czy w takim razie jest jeszcze opcja, jest jeszcze możliwość w najbliższych miesiącach? Panie redaktorze, nie miesiącach, bo to do końca września. Założyliśmy, że będzie można szacować straty i sporządzić raporty, a więc to jest jeden miesiąc, 4 tygodnie. I oczywiście, jeżeli sytuacja się zmienia przecież, bo może być tak, że i warto o tym pamiętać, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa przygotowuje raporty co 10 dni. To są tak zwane dekadowe raporty. W pierwszym, w drugim, w trzecim na przykład raporcie dana jednostka samorządowa nie jest uwzględniona z uwagi na bilans wodny, natomiast w piątym, w szóstym może się pokazać i wtedy oczywiście powołanie takiej komisji jest jak najbardziej zasadne, bo jest zgodne z prawem. Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom za udział. Dziękuję rolnikom, dziękuję Związkowi Hodowców Bydła Mięsnego. Dziękuję służbom doradczym, którymi mam przyjemność zarządzać. Bardzo dziękuję. Specjalne podziękowania również dla... Panie doktorze, nie zarządzać, kierować. Kierować. Dziękuję i bardzo dziękuję również mediom.